Na wstępie tej recenzji muszę zaznaczyć, że z serią Sonica miałem dosyć małe doświadczenie. Kiedyś dawno, dawno temu grałem jedynie w jakieś demo na PC. I była plansza na plaży, taka ładna, klimatyczna. I tam się super biegało i się kółeczka zbierało. Takim nietypowym zdaniem przedstawiam wam, ile wiedzy mam z uniwersum z niebieskim jeżem. Ale jako, że do plusa została dodana gra Team Sonic Racing, która jest ścigałką bardzo podobną do Crash Team Racing, zdecydowałem się zagrać i widzę bardzo dużo podobieństw i inspiracji. Ekran początkowy wita nas 6 kafelkami. Pierwszym trybem jest fabuła. No i są to proste dialogi między zwierzaczkami z tego świata. Że się ścigają, że zły doktor Eggman dołączył do zawodów. I pewnie będzie chciał oszukiwać, co też czyni i nie boi się nawet o tym mówić. Prosto brzmi, bo takie te dialogi właśnie są, więc przejdźmy do mięska. Uczestniczymy w wyścigach w 3-osobowej drużynie i dosłownie kluczem do zwycięstwa jest praca zespołowa. Zawodnik z najwyższą pozycją tworzy za sobą żółte ślady, które podczas jeżdżenia w nich generują pęd, zwany przez tytuł procą, który znacząco przyspiesza oraz zapełnia pasek mocy ostatecznej. Moc ta daje na około 10 sekund super pęd całej drużynie, co niemal w każdym wyścigu jest kluczowe do wygrania. Oprócz jeżdżenia w grupie za śladami i pędem mamy przeszkadzajki na przeciwników zwane wispami. Rakietki, bomby czy dopalacze, które pomogą nam w utrzymaniu pozycji na torze. Wispy te można również za pomocą kółka przekazywać towarzyszom, dzięki temu nie tyle, że otrzymają potężniejszy bonus, co dodatkowo liczy się jako praca zespołowa i zapełnia ona pasek mocy ostatecznej, o którym przed chwilą mówiłem. Jeśli graliście w gokarty z Yamrajem, to w gokartach z jeżem znajduje się również mechanika driftowania. Jednak działa ona minimalnie inaczej, bo przy sprawnych rękach driftować możecie w zasadzie przez cały wyścig. Zwiększa się przy tym wasza prędkość i wciskając umiejętnie L2 i prawo lub lewo, możecie zmienić błyskawicznie kierunek driftu, co jest ciekawą mechaniką, ale jednak ograniczoną, ponieważ pęd przy zmianie kierunku ładuje się dużo wolniej. Tory, na których się ścigamy, designem przypominają te z Crash Team Racing, ale są, zgaduję, one bardziej związane z uniwersum Sonica. Unikalnością tych torów jest to, że możemy tak jakby jeździć po ścianach. Na przykład jedziecie prostą drogą i dalej tor prowadzi dosłownie na skos, przez co perspektywistycznie jedziecie po torze, ale po ścianie. Trudno to wytłumaczyć, ale najprościej to dostrzec przy torze stylizowanym na kasyno. W Team Sonic Racing mamy 3 typy gokartów. Szybki ma perka, którego do teraz nie rozgryzłem, ale trivia na ekranie ładowania opisuje tę zdolność jako niszczącą wrogie rakietki, orły i inne pociski. Usprawniony moim zdaniem najlepszy, pozwala jeździć bez utraty pędu po błocie, lawie czy wodzie. Ostatni typ gokarta, czyli ciężki, umożliwia wjeżdżanie w przeszkadzajki bez utraty pędu, z wykluczeniem tych wyrzuconych przez oponentów. Oprócz tych perek każdy gokart różni się statystykami i można lekko je zmieniać za pomocą przedmiotów zdobytych przez automat z kapsułami. Kapsuły te kosztują 10 żetonów i dają losowy przedmiot zużywalny lub alternatywną część dla danego bohatera. Te części jednak trochę dodają i trochę odejmują. Trochę mało ich jest, ale moim zdaniem najlepiej jest ustawić jak najwięcej w kierowanie, prędkość maksymalną i przyspieszenie. Kierowanie wpływa na skręcanie i drifty, są dzięki tej statystyce bardziej ostre. Przyspieszenie pozwala szybko wrócić do rywalizacji, ponieważ często będziecie obrywać wispami i się hamować, tak jakby, nie? Do zera. A prędkość maksymalna brzmi raczej oczywiście. Jeszcze na chwilę wrócę do kapsuł, gdyż te można w zasadzie otwierać bez końca. Żetony dostajecie za każdy ukończony wyścig i nie ma ta mechanika nic wspólnego z mikropłatnościami. Ponadto ta maszyna z kapsułami jest tak zaprojektowana, że prędzej czy później dostaniecie wszystkie możliwe przedmioty dla każdego bohatera gry. Zauważyłem nawet, że znacznie częściej będą wam wypadać rzeczy dla postaci, którą najczęściej gracie. W tytule macie 7 rozdziałów kampanii i oprócz zwykłych wyścigów będziecie mieli na każdy rozdział Grand Prix, który składa się z 4 tras, a także tryby wyzwaniowe jak slalom, zbieranie pierścieni na czas lub rozwalanie bandików. A nie, badników. Ciekawe, kto od kogo zerżnął inspirację z tą nazwą. Crash od Sonica czy Sonic od Crasha? Ale wydaje mi się jednak, że jeż był wcześniej. Poprawcie mnie, jeśli się mylę.
Jeśli targetujecie w platynowe trofeum, to medal też powinien platynowy być, bo trzeba zebrać wszystkie gwiazdki. Drugi tryb gry to jazda lokalna lub klasycznie, solowe pobijanie toru na czas. Możecie zagrać również w 2, 3 lub 4 osoby online lub lokalnie. I tutaj jak dla mnie są dwa fenomeny. Pierwszy jest taki, że Team Sonic Racing było w marcowym plusie 2022. Teraz, w momencie gdy opracowuję te recenzje, serwery online są puste. Serio, nie wyszukało mi ani razu żadnego gracza. Gra jest z 2019 roku. Ponadto, no, została teraz dodana do plusa i jak do tego doszło? Mamy na szczęście tylko dwa proste trofiki online. Za ukończenie wyścigu online i drugie za wygranie go. Obydwa można zrobić za jednym zamachem na ustawce. Drugim fenomenem jest trofeum lokalni bohaterowie, które wymaga, aby zagrać lokalnie w 3 osoby. Czyli mieć 3 kontrolery. Nie wiem jak wy, moi drodzy widzowie, ale gracze, których znam, zazwyczaj mają 2 pady. Chyba że mam dziwnych znajomych, no i sam jestem dziwny. Wiecie do czego piję. Raczej rzadko się spotyka grę, w którą można grać na 3 osoby na kanapie. Na szczęście możecie użyć Vity jako trzeciego pada, lub jeszcze prościej, darmowej aplikacji na smartfona o nazwie Remote Play. Pierwszy raz grałem w taki sposób i już więcej mi się nie chce. Jakie niewygodne to jest. Ale trofika wbiłem w taki sposób właśnie. Jechałem też telefonem właśnie, żeby się nie wygasił czasem i się nie rozłączył tam kontroler w konsoli, bo to na Bluetootha działa, nie? Dziwactwa trofkowe mamy za sobą, więc przejdźmy do mięska z kurczoka, czyli tego, co trzeba zrobić do platyny. Skupcie się, by zrozumieć podstawowe mechaniki gry, czyli jak się jeździ. Ograjcie sobie większość lub nawet całą grę na normalu. Gdy nabierzecie wprawy, pokończcie wyścigi na hardzie, a później na ekspercie. Mam takiego protipa dla was, jak sprawdzić, co macie na jakim poziomie trudności ukończone. Przy ikonce danego wyścigu macie w prawym górnym rogu liczbę kresek odpowiednią do ukończonej trudności. Jedna kreska to normal, 2 to trudny i 3 ekspert. Aby zaliczyć zwycięstwo, musicie zająć minimum 3 miejsce. Wyjątkiem są Grand Prix, w których musicie jako drużyna zająć 1 miejsce. Bez dodatku wydłużającego czas działania mocy ostatecznej nawet nie próbujcie. Oprócz poziomu trudności musicie zebrać wszystkie gwiazdki i klucze. Są to specjalne wyzwania, ale nie są one specjalnie wymagające. Kluczyki przyjdą łatwo. Jedyną trudność osobiście odczułem przy robieniu slalomów na platynowe medale, ale to kwestia wyuczenia się. Pamiętajcie, że wyzwania slalomowe i pierścieniowe dodają więcej punktów i czasu, gdy przejeżdżacie przez nie driftem. I tak sobie czyście rozdział po rozdziale i dojedziecie do upragnionego finałowego trofika. Zapomniałbym wspomnieć o 2 wadach gry. Pierwszą zdecydowanie jest polskie tłumaczenie i już tam pomijając jakieś głupoty, takie słowne, które mogłyby być lepiej nazwane, po prostu jest coś, co mnie rozjebało. Sorry za przekleństwo, ale... Mamy kotkę Blaze, ona chyba jest kocurem, takim kocurką, nie? I jeśli przejedzie przez piach, to mówi coś w stylu, przeczytajcie sobie ten dymek, bo specjalnie wam nagrałem. Nie wiem, czy tylko mi się to kojarzy dwuznacznie, ale kiedyś nawet taki mem był z jaskiniowcami, że jeden ciągnie jaskiniowczynię ogłuszoną za nogę i jej tam, wiecie, piach leci. Drugą niestety poważną wadą również jest to, że dźwięk w Soniku lubi się przycinać. Na przykład jeśli wystrzeliwujemy wispy, to na przykład ten komentator po 2 sekundach dopiero mówi z takim lagiem jakby, że te rakietki się wystrzeliło, albo że się boosta użyło. Dźwięki się bagują dosyć często niestety. Podsumowując, Team Sonic Racing to godny konkurent dla Crash Team Racing. Co prawda Sonic jest wolniejszy i mniej finezyjno-zręcznościowy od Yamraya, ale i dzięki temu jest tytułem zdecydowanie łatwiejszym. Moja ocena Sonica to 8 na 10. Trudność platyny 5 na 10. A czas do platyny to około 30 godzinek. Oczywiście w zależności od waszych umiejętności.